Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny, no, kolejny najlepszy, zawsze tak mówię, ale według mnie to jest najlepszy Content Creator Pack, które te 21 zł po prostu trzeba zainwestować. Drugi jest też niezły, nie powiem, że nie, jednakże Train Station to jest jakby rzecz, która powinna być w podstawie. Nie ukrywam tego, że Paradox tutaj na naszej kieszeni zawsze wisi. Jednakże ten park rozrywki, który tutaj widzicie, to są w większości prawie wszystkie rzeczy, które się pojawiły. Oczywiście nie wszystkie. Wszystkie rzeczy Wam pokażę teraz. Zacznijmy od tejże ciekawej stacji. Ja ją nazywam Warszawa Zachodnia Plus, ponieważ mamy po pierwsze stację metra na górze. Co prawda na naszej aktualnej stacji Warszawa Zachodnia czegoś takiego nie mamy. I na tej nowej wybudowanej też nie będziemy mieli podwójnej stacji metra, jednakże to wygląda nieźle. Czemu mówię podwójna stacja metra? Bo zobaczcie, co my tu mamy. Mamy dwie nadziemne tory rozjeżdżające się w tym miejscu, a tu mamy po pierwsze windy i nie będę tam schodzić na dół, bo można spać faktycznie. Krzesełka, można się tu idealnie przesiadać i jakby tego było mało, możemy faktycznie zejść na poziom w dół, jak widzicie po naszych schodach i pójść bezpośrednio do naszych wszystkich pociągów, gdzie tutaj jak widzicie nawet zakończenie torów są ładnie zrobione. I do różnych wszystkich naszych peronów. To jest chyba tak bardzo futurystyczne, że aż odjeżdża tutaj zbyt bardzo. Mamy różne pociągi, to wygląda naprawdę, no, zapiera jak dla mnie. I z jazdy pociągów, tutaj pociągi nasze wszystkie oczywiście się idealnie rozjeżdżają. Według mnie to jest bardzo dobra nowina, że coś takiego nam dodali. Kolejny z węzłów przesiadkowych faktycznie, bo mamy to wszystko podzielone, jeszcze Wam pokażę na koniec, gdzie to jest wszystko pochowane. Mamy wielki węzeł metra. Na tej stacji metra, to jest stacja metra cały czas. To jest jedna stacja metra, tu tylko pociągi metra niestety się zatrzymują. To jest największy minus tego. Jednakże zjeżdża tutaj, może łącznie zatrzymywać się 5 stacji metra, gdzie każdy zatrzymuje się na własnym torze. Jak widzicie, co jakiś czas tu będą się zatrzymywać pociągi. Jednakże co jest ważne do powiedzenia? Jak widzicie, może po prostu wejdę tutaj na środek, to będziecie widzieć. To jest przystanek, to jest peron naszego przystanku metra. Tu i ten po drugiej stronie. Jednakże jak widzicie, po środku są te oto i dwa tory. Jak myślicie, co to jest? Już Wam tłumaczę. To są tory metra przejeżdżające bezpośrednio przez tą stację. W ten sposób, że dzięki temu mamy pociągi metra przejeżdżające przez tą stację bezinwazyjnie po tej samej też sieci trakcyjnej. I takich fenomenów w tym dodatku mamy bardzo dużo. Ciekawostką jest to, że dali nam w końcu windy i bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego, że w końcu zauważyli, że windy też są potrzebne. W ogóle tutaj też te perony są tak zrobione, że one są idealne do przesiadki. Ludzie się przesiadają bezpośrednio stąd, door to door, wsiadając z linii M1 do M2 na przykład, metra. I to jest bardzo dobre. Ten węzeł, ja już widzę, że w tym mieście niestety go nie postawimy. O, przyjechał pociąg, jak widzicie, nawet ktoś z niego korzysta. O, na pustkowy trochę postawimy tę stację, ale no dobra. I widzicie, ktoś z niego korzysta, tu są schody ruchome, one są w ogóle ruchome, to mi się bardzo podoba. Niestety na nich się faktycznie nie wjeżdża, ale tak czy siak. Według mnie ten węzeł to jest dla mnie 10 na 10. No mogli tylko by tu dodać jakąś jeszcze możliwe przesiadki z pociągami, ale jeżeli faktycznie to postawimy w centrum i to będzie tak wszystko ładnie poukładane, jak to widzimy na miejscu i dookoła jakieś węzły tramwajowe, autobusowe i kto wie co więcej, to mógłbym to postawić spokojnie w miejscu tego ronda. Tutaj co prawda mamy, tu są cztery linie metra, też właśnie różne przejeżdżające, tutaj są te normalne stacje, tak, one pochowane są w jednym, w drugim miejscu i tam mnóstwo tramwajów, ale jakbym postawił taką dziurę w ziemi, ojojoj, to byłoby piękne. Idziemy z kolejnym węzłem przesiadkowym, to już jest tylko pociągowy co prawda, ale jednak, w ogóle to co możecie zobaczyć, tak, po pierwsze sygnalizacje świetne się niestety pojawiły w niektórych miejscach, ale to jest i tak tylko testowy. To jest to, że są parkingi pod naszymi drogami. Możliwe, że to jest faktycznie jakiś dodatek, który dodadzą niedługo, że faktycznie te uliczki z parkingami, co takie, które mamy do zobaczenia, zobaczcie, on jedzie na tutaj nasz urząd pocztowy i... A, on zawraca, czy się zatrzyma? A, on chyba zawraca. To jest poczta, to pewnie ona tu tylko sobie tylko wjechała. Tak, on wyręcza tutaj pocztę. No ale tak czy siak, tutaj normalnie samochody mogą się zatrzymać na tych parkingach, co jest według mnie bardzo dobrą nowiną. Ale mało tego, ta stacja jest też jedna z najlepszych. To jest cztery linie kolejowe, czyli 8 peronów, nie, chyba przesadziłem z tymi, 4 perony, 4 linie kolejowe, 8 torów, bez bezpośredniego przejazdu, najważniejsze. Tu można się bezpośrednio przesiadać nad linią, która się krzyżuje. I to jest według mnie bardzo dobra nowina. Jak wygląda to z dołu?
naszym rdzom. Z dołu to wygląda również ciekawie. Możemy zobaczyć tę górę i w ogóle. No i można sobie tu w ogóle pochodzić po tym wszystkim. Dzięki PlayStation 4 to właśnie można sobie zwiedzać te wszystkie tory. Są windy, tak jak możecie domyślać. Niestety nie możemy wejść na górną stronę bezpośrednio stąd. Musimy wejść w ten sposób. I wtedy jesteśmy też na górze. Wygląda to naprawdę komicznie. Komicznie, bardzo dobrze chciałem powiedzieć. Już mi tu wyszło od razu, ja myślę, z tego naśmiewał. Wygląda to wspaniale. Tak wygląda budynek w środku. I jestem, no to jest coś. Powiem tak, ja tu już puściłem parę pociągów i one idealnie wyglądają. Jeszcze przydały się aktualizacje faktycznie naszych składów pociągów, żeby jakoś inaczej, lepiej wyglądały. Kolejna stacja. No to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z takimi niemieckimi starymi stacjami, które w ten sposób oto i że wyglądają. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Jak widzicie na załącznym obrazku, jest pod środkiem faktycznie nasza droga parkingowa. Niestety, co minus, tej drogi nie mogę tutaj pociągnąć dalej. Już próbowałem, ale jak widzicie, ona się nie chce pójść dalej. Także no cóż, niestety to nie da się tego przyciągnąć dalej. To jest na minus. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo przejść. W sumie na tej stacji jeszcze nie byłem. Oto, i chyba nie wejdę, nie wejdziemy. Tak wygląda to na załączonym blasku na dole. Nie wiem jak tutaj jest właśnie z tymi zejściami, ale widzę. Okej. Okay. A, dobra, to tu jest niedopracowane zejście. No cóż, no, no nie wszystko musi być idealnie, tak czy siak. Jest to naprawdę wielka hala dworcowa. Dosyć myślałem się, że tutaj przesiadki pociągowe pomiędzy tymi czteroma liniami, bo to jest na cztery linie, jest idealna i jest trochę duży, nie ukrywam tego. Jednakże zaraz zobaczycie jeszcze mniejsze stacje na cztery linie. Także tak to wygląda. Jest ciekawy dosyć. On jest taki w miarę normalny, jeżeli chodzi o tory. Ale spokojnie. Są jeszcze lepsze rzeczy. Teraz dojdźmy do stacji metra. Tylko i wyłącznie metra, które będziecie stawiać w swoim mieście zamiast zwykłych podziemnych. Jeżeli nie oszczędzacie na mieście, na wielkości różnych obiektów i chcecie, żeby wyglądały futurystyczne, to to są rzeczy, które musicie dodać do swojego miasta. Te, tak do tych kolejnych to za chwilę dojdziemy. Te podziemne stacje metra są po prostu wspaniałe. Mamy trzy typy. Jedna zwykła, po prostu na jedną linię metra. Drugi na dwie linie metra z dobrymi przesiadkami pomiędzy jedną a drugą. I trzeci na jedną linię metra i jedną przejeżdżającą bezkolizyjnie z tą linią, z siecią metra. Jak wygląda? Po pierwsze wszystkie mają te okienka po drugiej stronie i te budynki, jakbyście byli ciekawi w jaki sposób się stawia, wam pokażę. To jest bardzo dobre. W ogóle to jest schowane w ostatniej kategorii pakiet twórców w dodatku w tej części. I wchodzimy sobie w dowolną rzecz, obiekt i po prostu wybieramy sobie, gdzie chcemy go postawić. To akurat jest same zbocze, ale wystarczy, że stawiacie i on sam się postawi przez tą drogę. Więc to jest według mnie bardzo dobra też nowina, że możemy w końcu stawiać jakieś budynki, które są, można jakoś je w ten sposób poukładać na drugą stronę drogi. I to ciekawie wygląda. Zejdźmy sobie na dół. To jest nasza pierwsza stacja, dosyć mała. O, pociąg jeszcze nam tutaj wjeżdża metra. Tak ona wygląda na załączonym obrazku. Nie możemy wejść, co prawda, wszędzie, jednakże ewidentnie widzimy, jak to wszystko tutaj się składa. Tam się tory łączą ewidentnie. Także jest to dosyć całkiem nieźle, z godziną, z pociągami, dobre. Druga, czyli podwójna stacja metra, jest też dosyć ciekawa, bym powiedział. Odjechana, poczekajcie, weźmy sobie od drugiej strony, to będziecie mogli lepiej zobaczyć ją. O, mamy i schody ruchome i mamy ludzi, także tak to wygląda. Ludzie nawet tutaj czekają na stację, na metro faktycznie. Jest to dosyć ładnych powierzchni. No mi się bardzo kojarzy ze stacją Łódź Fabryczna, ta stacja. Nie wiem czemu. No i druga, z bezpośrednim przejazdem pociągów metra. Co prawda ja tu nie mam bezpośredniego pojazdu, które by przejeżdżały metro, bo nigdy nie robiłem linii przyspieszonych, a może powinienem metrze. I chyba teraz zacznę to budować, bo z takimi stacjami to po prostu się opłaca. Po prostu jest, jak możemy to budować i no, domyślamy się już chyba wszyscy, co tu się będzie działo, tak? O. No ludzie może nie do końca będą idealnie chodzić przez te wszystkie obiekty, tak czy siak tu jeszcze jest kładka, jakby było tego mało, nad tym wszystkim. Dochodzimy do stacji nadziemnych i tak samo, trzy stacje. Jedna z zwykła dla jednej linii metra przyjeżdżająca po prostu, gdzie jest peron po środku i też znowu zmiana. Mamy w końcu peron na środku w naszych stacjach. Drugi, przejazdowy, gdzie po prostu na środku są tory przelotowe. I trzeci, dla dwóch linii metra. Zacznijmy sobie od tego ostatniego. Wygląda następujący. Aha. Chyba, że nie możemy po nim chodzić. Nie, no możemy.
Wygląda on następująco, proszę bardzo, z ładnymi deszkami. Jest tutaj spokojnie, dużo miejsca, wygląda naprawdę ładnie i, co najważniejsze, jesteśmy bezpośrednio nad ulicą. Dowolno, tramwaje, cokolwiek, tu nie ma dostosowanej ulicy i to jest coś, czego nam właśnie brakowało zawsze. Sonagon dosyć też ładnie wygląda, chociaż nie tak ładnie jak te szklane, idealnie szklany cały obiekt. Wygląda futurystycznie do pełna. Windy, tak jak już mówiłem, na każdym obiekcie znajdziemy mnóstwo wind, dzięki czemu to wygląda o wiele lepiej. Aha, czyli widzę, że w niektórych miejscach po prostu nie możemy wejść bezpośrednio. Czekajcie, wejdźmy tu z powrotem. Pewnie tu jak może na sam koniec podskoczę, ale no dobra. Tak czy siak, tak to wygląda na załącznym blasku z tej strony. No i ostatni, ten jest taki bardzo futurystyczny jak dla mnie, te zaokrąglone kształty z jednej i z drugiej strony. O, no dobra, coś sobie. Aha, po prostu nad może częścią jezdną nie ma faktycznej części, żeby tam jakiś nie miała problemów gra. O, i widzimy tutaj wjeżdża nasz pociąg. I tak to wygląda. No powiem wam, jestem, naprawdę kupuję tam te dodatek. Akurat ten, to wiedziałem, Train Station, biorę. I bardzo ładnie się też tutaj w ogóle nam łączy z tymi nowymi stacjami metra nadziemnymi. Idąc dalej, dochodzimy już tylko i wyłącznie do kolejowych, gdzie też tego jest naprawdę dużo, dużo. Wiem, że jeszcze jest tutaj ten drugi dodatek, ale najpierw kolejowe. Po pierwsze, mamy bezpośrednią stację z przejazdem dla pociągów. I tutaj ona wygląda dość ciekawie, tak, z przejściami do góry, tutaj też windy tam jakieś były, z tego co pamiętam. No, są też schody ruchome, to w ogóle też dobra nowina, że w końcu dali schody ruchome. Jest tu dużo przejść, oczywiście parking, no bo jakby miał to inaczej wyglądać, parkingi to tutaj tam właściwie się teraz wszędzie pojawiają. Nie mamy tutaj faktycznie teraz pociągu, ale mogę wam pokazać to faktycznie w użyciu w moim mieście. A mianowicie, w Krainie Tornad, jak część może z was wie, my faktycznie mieliśmy tutaj stację, gdzie pociągi towarowe musiały przejeżdżać bezpośrednio przez zwykłe stacje. Teraz mamy tu dwie linie metra, dwie linie kolejowe, które się zatrzymują po bokach, jak widzicie, ludzie z nich korzystają, a pociągi towarowe przejeżdżają bezpośrednio środkowym torem, więc jak sobie klikniemy w informacje o naszym tej części, to możecie zobaczyć, że po prostu część pociągów jedzie bezpośrednio środkiem, omijając jakiekolwiek z części. Taka sama sytuacja jest również, chociaż nie wiem, czy tutaj po prostu nie wstawię też w przyszłości dwóch torów, bo może będzie mi lepiej niż bezpośrednie omijanie. No nie wiem, aż tak dużo tutaj towarowych nie ma, a dwie linie tutaj są dosyć zatłoczone. Tak czy siak, to jest tylko poglądowa mapa. Drugi, nadziemna stacja, gdzie bezpośrednio możemy po prostu sobie wszystko zobaczyć. Pociągi przejeżdżające bezpośrednio nad ziemią, a stacja jest po bokach. Ładnie zabudowana, dobrze to się komponuje z wszystkim. No nie, no po prostu czego tutaj więcej nie chcieć. Tak to skomentuję. Ten dodatek to jest po prostu kwintesencja wszystkich marzeń, jakie chcieliśmy. Oczywiście to jest, jak ktoś ma wersję na PC, to jest parę modów. Możecie to sobie normalnie znaleźć w Steam Workshopie. Natomiast w PlayStation 4, gdzie nie mamy modów, to musimy niestety z tego korzystać. Niestety lub stety. Przy okazji, tu są ładne przejścia, więc to jest dobre. No i oczywiście parkingi. Jest jeden też tutaj parking, wejdziemy bezpośrednio pod naszą stacją. Także w końcu też jakieś ciekawe zagospodarowanie, żeby nie było, że jest wszystko pusto. No i parkingi. To jest chyba najprostszy sposób, żeby pojawiły się parkingi. Ta stacja też ma oczywiście tu swój parking. Dobrze, to są dwa obiekty, które się faktycznie znajdują już u mnie w mieście. Lecimy dalej. Stacja zwykła, czyli po prostu jedna, nadziemna, kolejowa, czyli coś, czego jeszcze w ogóle nie mieliśmy. Ale mało tego. Zwróćcie na to. Ładne parkingi jeszcze przed tym. To jest naprawdę dosyć duży obiekt, tylko i wyłącznie przez te parkingi. Ale to jest coś, co bardzo dużo osób prosiło. Dajcie nam parkingi. No i dalej. Nic co prawda nie możemy ich samemu budować, ale to powiedzmy, że już jest pół zabawka. Kolejna stacja, no to jest odjechane. Pół okrąg ideału. Teraz pytanie moje jest jedno. Czy ja mogę stąd podłączyć się do tej... Czekajcie, bo mam tutaj linie pomocnicze. Budowa. Nie, nie możemy, kurczę, nie chwyta. Szkoda. Natomiast tak, to jest stacja na dwa perony, czyli cztery tory, czyli dwie linie. Wygląda na następująca. Całkiem ładnie, całkiem użytecznie, z ładnymi daszkami podwójnymi. Spokojnie dwie stacje, spokojnie dwie linie kolejowe, a z dołu, no to po prostu cud. Z tymi przystankami jeszcze, z parkingami. Idąc dalej. Jak widzicie, mamy jeszcze taką oto ciekawą stację. To, co pokazywałem przed chwilą, tylko w tym rejonie, nadziemna z przejazdem, a to jest naziemna.
Czyli taka nasza stacja Warszawa-Włochy. Bardzo to ciekawie wygląda, nie powiem, że nie. No i co? Czego chcieć więcej, tak? Z windami, z przejściami, z ładnymi rozjazdami i pociągi tutaj w ogóle, jak stanęło się, robi linie, idealnie się wszystkie rozkładają na wszystkie tory. Także to też jest na plus. No i oczywiście podłączenie z naszym parkingiem. No i chyba ostatni, kwintesencja tego wszystkiego. Pojedyncza stacja przekrzywiona w stosunku do drogi. To może się różnym osobom podobać lub nie, jednakże nie powiedzcie mi, że ona nie wygląda futurystycznie. Z tymi chodniczkami, cegiełkami, ładnymi, delikatnymi podejściami do góry i w ogóle cuda niewidy. Po prostu tego się nie da nie kochać. Po prostu to jest cudowne. Tak to skomentuję, tak to wygląda. Czego nie chcieć więcej? Powiem to tak. Z tym przejściem może to nie ma windy, to jest chyba jeden z tych dwóch obiektów, który nie ma windy, ale wygląda wspaniale. Tak to wygląda. Mówiłem, że w odcinku, że tutaj była jedna ze stacji Warszawa Ochota Nowa. I według mnie to będzie nasza Warszawa Ochota Nowa. Wygląda bardzo podobnie, no chyba, że pójdziemy krok dalej. Nie, ale autentycznie, to jest po prostu stacja podziemna, tylko kolejowa, więc będzie wyglądać tak lub tak. Pięknie, po prostu w skrócie pięknie. Jeżeli ten krótki materiał z tej części Wam się podobał, gdzie pokazałem Wam wszystkie Train Station podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów ze Skylinesów i innych rzeczy, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pojawi się odcinek z kolekcji wszystkich nowych mostów, jakby nowych, ale świetnie, nabrzeży, z których ludzie korzystają. Oni chodzą po nich. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!